Dzień dobry moi rodacy. Chciałabym wam pokazać fragment mojego pisma, którym zawarłam te treści, o których często wspominam w swoich przekazach. Jest to pismo formalnie stworzone, wysyłane do urzędów, w tym tutaj, w tym momencie to jest, było wysłane do nielegalnie pełniącego obowiązki komornika. Reszta pisma jest na podstawie pism Tadeusza Cichockiego. Są to super przykłady do obronienia się formalnie przed nielegalnie funkcjonującymi organami symulującymi organy państwowe polskie. Może wam przeczytam jeszcze, gdybyście tego dobrze nie widzieli. Działając w żywotnym interesie Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu i interesie suwerena, narodu polskiego, ostatecznego decydenta w sprawach państwa, zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, doręczam oświadczenie z załączoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie oznaczonej numer ewidencyjny BKKZW 14/2023 pełniącemu obowiązki sposób nieuwypłynione i wzywam Karola do zapoznania się z załączoną dokumentacją, zachowania się zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i w zgodzie z polskim sumieniem przez wzgląd na stan faktyczny naszej ojczyzny i szkodliwej działalności wymierzonej w konstytucyjnego zwierzchnika władzy RP. Ja, Beata z rodu Koźlik, konstytucyjny zwierzchnik władzy w RP, korzystając z przysługującego mi niezbywalnego prawa z racji pochodzenia, łamane na tożsamości, świadomości oraz prawa, iż sprawując władzę bezpośrednio, gdyż rzekomi przedstawiciele nie posiadają legalności uprawnień do zajmowanych stanowisk, urzędów, więc mam prawo i obowiązek wydawać legalne decyzje administracyjne, powołując się na podstawę prawną powszechnie obowiązujących przepisów prawa, to jest artykuł 7 Konstytucji RP oraz artykuł 4 i 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tam dziennik ustaw, bla bla bla, ustawa z dnia 6 września 2021 roku o dostępie do informacji publicznej w związku z treścią artykułu 4.1 i 4.2 i artykułu 61 Konstytucji, w związku z treścią artykułu 127, artykułu 231, paragraf 1 i paragraf 2, artykułu 271, paragraf 1 i paragraf 3 kodeksu karnego, artykuł 6 KPA oraz artykuł 7 Konstytucji, artykuł 3 dekretu zwierzchnika władzy. Dekret zwierzchnika władzy został spisany przez Tadeusza dla narodu polskiego w kwietniu 2015 roku. Jest skrzętnie ukrywany, korzystają z niego zadaniowcy, nie mówiąc wam, skąd powzięli wiedzę. Są tacy, którzy na podstawie pracy Tadeusza Cichockiego, jego pism, piszą innym ludziom pisma i biorą za to kasę. Ja w tym miejscu chciałabym wam zakomunikować, iż nigdy nie wzięłam ani złotówki od ludzi. Wolę, żeby ludzie sobie sami pisali. Udostępniam te pisma. Prywatnie również wysyłam, jak ktoś potrzebuje i się w ten sposób bronić. Także nikt z nas, którzy działają w dekrecie, nie biorą żadnych pieniążków. Ci, co biorą pieniążki za pracę, której podstawą jest praca Tadeusza Cichockiego, jeszcze bezczelnie go nazywają agentem, to są niestety zadaniowani, którzy chcą na was sobie zarobić.
My, działający na podstawie dekretu zwierzchnika władzy, odcinamy się od takich pomówień i od takich ludzi, którzy na nieświadomości, broń Boże, żeby się ludzie nie dowiedzieli, kto jest autorem, skąd oni wzięli tą wiedzę, wolą mamić, okłamywać źródła, z których korzystają, twierdząc, że to oni zrobili. Więc zalecam rozwagę treści pism. Są na stronie www.tcichocki.pl. Możecie sobie to sprawdzić. Oraz tam jest też dotami. Oraz na Facebooku Tadeusz Cichocki. Są też tacy, którzy twierdzą, iż Tadeusz zmarł i został podstawiony inny Tadeusz. Nawet tacy są, którzy kręcą kuźwa jakieś ściemy, jakieś dramy. Zalecam naprawdę rozwagę i powagę sytuacji, gdyż jesteście odwodzeni od spraw naszej ojczyzny w sposób perfidny, zmanipulowany. Także tyle chciałam Wam przekazać. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. Hej.